W 1370 roku umiera Kazimierz Wielki, nie pozostawiając po sobie legalnego męskiego potomka. Na nim kończą się dzieje dynastii Piastów na tronie polskim. Zgodnie z podpisanymi wcześniej układami, tron przejął syn jego siostry, król Węgier Ludwik z dynastii Andegawenów, w Polsce znany pod przydomkiem Węgierski, natomiast w swoim rodzinnym kraju jako Wielki. Od tego momentu Polska oraz Węgry były połączone unią personalną. Miały wspólnego króla, ale pozostały odrębnymi państwami. W 1382 roku Ludwik umiera, również nie pozostawiając męskiego potomka. Jednak w tej sytuacji możni wyrażają zgodę i na tronie zasiada córka Ludwika, Jadwiga. W chwili koronacji w 1384 roku ma 12 lat i jest pierwszą kobietą na polskim tronie. Już od samego początku polscy możni intensywnie rozglądali się za potencjalnym kandydatem na męża dla Jadwigi, mając nadzieję na zawarcie dzięki temu korzystnego i trwałego sojuszu. Ostatecznie zdecydowano się na kandydaturę władcy sąsiedniego Wielkiego Księstwa Litewskiego Jagiełłę. Za jego wyborem przemawiał fakt, że oba państwa miały tego samego groźnego przeciwnika w postaci zakonu krzyżackiego. Przy czym sytuacja dla Polski była o tyle niezręczna, że Litwa była nadal pogańskim krajem, co dawało zakonowi bardzo wygodny pretekst do ciągłych najazdów na nią. W 1385 roku w Krewie doszło do podpisania Unii Polsko-Litewskiej. W myśl układu Jagiełło miał zostać mężem Jadwigi i królem Polski. Warunkiem było przyjęcie zarówno przez samego Jagiełłę, jak i całą Litwę chrztu. W 1386 roku Jagiełło przybywa do Krakowa. Przyjmuje chrzest, na którym przybiera imię Władysław, a wkrótce później odbywają się uroczystości ślubne, a następnie koronacja. Po niej po raz pierwszy i ostatni raz w dziejach na polskim tronie zasiadało równocześnie dwóch władców, gdyż rola Jadwigi nie uległa wraz z koronacją Jagiełły pomniejszeniu. Nie stała się ona jedynie żoną króla, ale sama pozostawała monarchą na tronie polskim. Ten stan dwuwładztwa utrzymywał się do momentu śmierci Jadwigi w 1399 roku. Jagiełło pozostał królem Polski mimo śmierci Jadwigi i przygotowywał się do rozprawy z największym przeciwnikiem, czyli zakonem. Bezpośrednim powodem wybuchu wojny była sprawa Żmudzi. Terytorium to zostało opanowane przez krzyżaków pod koniec XIV wieku, jednak Litwini szukali okazji do jego odzyskania. W 1409 roku za wiedzą i przy wsparciu wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna Jagiełły, wybuchło antykrzyżackie powstanie. Zakon oczekiwał od Polski neutralności w konflikcie z Litwą i kiedy takiego zapewnienia nie otrzymał, jesienią 1409 roku wojska krzyżackie uderzyły na Polskę. Zajęły ziemię dobrzyńską, rozpoczynając tym samym konflikt, który przeszedł do historii jako wielka wojna z zakonem. Szybka akcja Jagiełły uniemożliwiła dalsze postępy ofensywy zakonu i obie strony zdecydowały się zawrzeć rozejm, który miał trwać do lata następnego roku. Latem 1410 roku inicjatywa była w rękach wojsk polsko-litewskich. Połączone armie Witolda i Jagiełły przekroczyły granice zakonu i ruszyły na Malbork. Drogę zastąpiła im armia krzyżacka dowodzona przez wielkiego mistrza zakonu Ulricha von Jungingena. Do decydującego starcia doszło 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem. Była to jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Po stronie polsko-litewskiej walczyło około 40 tysięcy żołnierzy. Armia zakonna była mniej liczna, liczyła około 25 tysięcy ludzi. Warto przy tym wspomnieć, że oba wojska były istnymi mozaikami narodowościowymi. Po stronie Jagiełły i Witolda, oprócz Polaków i Litwinów, walczyli Rusini, Tatarzy i Czesi. W armii zakonnej było bardzo wielu ochotników z zachodniej Europy oraz liczni najemnicy z Czech, Niemiec i Śląska. W pierwszej fazie bitwy krzyżacy o mały włos nie odnieśli ostatecznego sukcesu, zmuszając do odwrotu siły litewskie. Jednak kryzys opanowały umiejętnie wprowadzane do walki odwody oraz niefrasobliwość dowództwa krzyżackiego. Ostatecznie bitwa kończy się zdecydowanym zwycięstwem wojsk polskich. Na polu bitwy ginie wielki mistrz wraz z całą starszyzną zakonu. Zwycięskie oddziały ruszają na Malbork, jednak mimo dwumiesięcznego oblężenia nie udaje się zdobyć tej potężnej twierdzy. Wojnę kończy podpisanie w 1411 roku pokoju w Toruniu.
Na jego mocy Polsce zwrócono niedawno zagarniętą ziemię dobrzyńską, Litwa natomiast odzyskała Żmudź. Pomorze Gdańskie pozostało nadal przy zakonie. Mimo tego, że wielkie zwycięstwo pod Grunwaldem nie zostało należycie wykorzystane, to jednak udało się złamać kręgosłup militarny zakonu i zdobyć wyraźną przewagę w toczącym się konflikcie. Spór polsko-krzyżacki trwał również na arenie dyplomatycznej. Obie strony różnorodnymi metodami próbowały zdobyć poparcie dla swoich racji wśród europejskich władców. Jednym z miejsc takiego dyplomatycznego starcia był Sobór, czyli zjazd dostojników kościelnych w Konstancji w latach 1414-1418. W skład polskiej delegacji wchodzili m.in. Zawisza Czarny, czyli najbardziej wtedy znany w Europie polski rycerz, oraz Paweł Włodkowicz, prawnik i dyplomata. W trakcie swoich wystąpień Włodkowicz oskarżał krzyżaków o łamanie zasad wiary, gdyż wykorzystywali ją do krzewienia przemocy. Stał się również jednym z prekursorów tolerancji religijnej, gdyż stwierdzał, że każdy człowiek ma prawo do własnej religii i nie wolno go nawracać przemocą. Dokonał on również podziału na wojnę sprawiedliwą, czyli toczoną w obronie państwa, oraz niesprawiedliwą, czyli agresywną. Sukces w wielkiej wojnie z zakonem pokazał, że Unia jest korzystna dla obu państw. Dlatego w 1413 roku podjęto decyzję o podpisaniu nowej Unii, pogłębiającej istniejący układ. Oba państwa zachowały odrębność, ale miały ściśle z sobą współpracować. Miały uzgadniać wybór nowego władcy oraz zwoływać zjazdy w ważnych sprawach. Około 50 rodów bojarów litewskich otrzymało polskie herby oraz przywileje analogiczne do polskiego rycerstwa. Jagiełło stał na czele Unii Polsko-Litewskiej do 1434 roku. W tym czasie, oprócz wcześniejszego małżeństwa z Jadwigą, był trzykrotnie żonaty. Męskich potomków doczekał się jednak dopiero pod koniec życia. Czwarta żona urodziła mu dwóch synów, Kazimierza oraz Władysława. Tym samym Jagiełło dał początek nowej dynastii na tronie polskim, Jagiellonów.